To jest temat obrazu, do którego wracam po 12 latach. Kiedy to jeszcze w małej wsi pod Włocławkiem w Smólsku organizowałem takie plenery, których jeden z katalogów mam właśnie w ręce. I na tym kolejnym plenerze pojawiła się na moje zaproszenie Katarzyna Zwolińska. Wybitna artystka, wielokrotnie nagrodzona, a przeze mnie bardzo, bardzo doceniona. To właśnie z Katarzyną Zwolińską penetrowaliśmy takie stare zabudowania w okolicach Smólska, które już uległy korozji czasu, które były częściowo zawalone, bez dachu, gdzie natura dawała już znać o sobie. I właśnie tam usilnie szukaliśmy z Katarzyną tematów do obrazu. W tych ruinach, w tych zabudowaniach. I ponieważ teraz wracam do tego obrazu, żeby go skończyć, to właśnie jej dedykuję ten obraz, ponieważ niestety Katarzyny już wśród żywych nie ma. Co mógłbym na jej temat powiedzieć tak w skrócie? Przeczytałem tylko fragment recenzji, którą napisałem w katalogu oplenerowym. Napisałem o niej tak. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem obrazy Katarzyny Zwolińskiej, moje pierwsze wrażenie to gotowe projekty do tkaniny. Tkaniny artystycznej, na przykład abakany. A więc jest to technika krzemianowa i reliefowa. Katarzyna zawładnęła sobie tą techniką mineralną jako naczelny środek do własnej, bardzo indywidualnej wypowiedzi malarskiej. W odniesieniu do pejzażu, głównego tematu jej prac, miałem okazję zaobserwować cały ten proces jego studiowania wzrokowego, wchłaniania i projekcji wrażeń do pamięci. Potem wystarczy jej tylko fotonotatka, aby później w pracowni na jej podstawie przywołać z pamięci ów pejzaż. Ona instynktownie rozkładała topograficznie, strefowo plamy pejzażu, odnajdując istotne akcenty linearne i barwne, które jeszcze wzmacnia fakturowo, mieszając farby z piaskiem. Zwolińska po prostu, jak świeże pranie, rozwiesza pejzaż na liniach wieloplanu z niezwykłą czułością. W moim ręku jej katalog powystawowy. To i ona. Wszystko przeminie. I tak wybiórczo kilka jej obrazów. I jeśli chodzi o ten temat, o ten kawałek pleneru, który tam zanotowaliśmy, to z takim smutkiem, ale też z pewną melancholią mogę tylko dodać, że nie ma już tych zabudowań, że to wszystko już dawno upadło, nie zostało nawet wiele śladów po tym domu, ale też, jak się okazało, nie ma Katarzyny Zwolińskiej. Odeszła do tej Arkadii, tam, gdzie dalej trwa nieskończoność. I kończąc ten obraz, będę wspominał, ale też i próbował odzyskać, czy też przywołać te wrażenia, jakie tam 12 lat temu zanotowałem. Kasia, kiedy odeszła 2 lata temu, zostawiła 2 dzieci. Na plenerze bardzo prowokowała do zabawy. Była niezwykle radosna, energetyczna. Miała w sobie taką wielką empatię. I to jest jeden z jej ostatnich obrazów, gdzie przy swoim autoportrecie pojawia się ten ptak czarny, zwiastujący to, co ma nadejść. Taka symboliczność często pojawia się w naszym życiu. I ja, żeby już zakończyć ten obraz, tu dołożę jeszcze taki drobny symbol, który wkomponuje się do całości. Życie ociera się o śmierć, wczoraj o dzisiaj. I póki pamięć, memoriam dura quam diu, pamiętajmy o tych, co odeszli, bo nasza pamięć daje im żyć dalej. Ale spieszmy się kochać tych, co nam pozostali.